W latach 80., 90. i pierwszej dekadzie XXI wieku w polskiej telewizji emitowane były najróżniejsze anime. W tym filmie zajmę się seriami sportowymi. Z racji na to, iż przedstawiłem Jenny Jenny i Pojedynek Aniołów w pierwszym filmie serii jako shoujo, nie będę ich ponownie omawiał. Kolejność anime jest alfabetyczna. Baseballista był emitowany przez stację Polonia 1 i Super 1 z włoskim dubbingiem i polskim lektorem, którym był Tomasz Knapik. Tu colpisci forte, il tuo lancio è un'arte, l'avversario inerte, quando lanci tu come fai? Come fai? Eccolo sé, Gigi. Gigi był emitowany przez stację Polonia 1 z włoskim dubbingiem i polskim lektorem, którym był Jarosław Pilarski. Grand Prix było emitowane przez stacje Polsat, Polsat 2 i Polonia 1 z francuskim dubbingiem i polskim lektorem. Jedenastka marzeń była emitowana przez stację Polsat 2 i Smyk z polskim lektorem. Kapitan Jastrząb lub Hołk był emitowany przez stacje Polonia 1, Nasza TV, Polsat 2, TV Wisła, TVR Bryza i GKS TV. Większość odcinków w oryginalnej wersji językowej, a odcinki końcowe z włoskim dubbingiem. Polskimi lektorami dla tej serii byli
Jerzy Rosołowski, Tomasz Knapik i Henryk Pijanowski. AXN Science Fi emitował ten serial pod nazwą Kapitan Tsubasa w oryginalnej wersji językowej z polskimi napisami. Piłkarze byli emitowani przez stację TVP2 z polskim dubbingiem na podstawie wersji włoskiej. Piłka w grze była emitowana przez stacje Polsat 2 i TV4 z polskim lektorem. Super Dan był emitowany przez stację Polonia 1 z włoskim dubbingiem. Polskimi lektorami dla tej serii byli Henryk Pijanowski i Janusz Kozioł. Tygrysia Maska była emitowana przez stację Polonia 1 z włoskim dubbingiem. Polskimi lektorami dla tej serii byli Jacek Brzostyński i Jerzy Rosołowski. La maschera tigre.